mogłeś! Niebezpieczny! Czy on nie powinien leżeć w szpitalu? Nie! Oni nagrywają na żywo? Tak. Dobrze. Jak twój język? Lepiej. Pogadaj z nimi. Dobra, cześć. Słuchajcie mnie. Nie jestem chory. Co nie? Oszust! Właśnie, oszust! Co? Nie, ja mówię prawdę. Słuchaj, niebezpieczny. Nie musisz tutaj udawać. Wiemy, że już po tobie. Wcale nie jest po nim. Ale kapitan powiedział, że masz hipermobilność. Tak, hipermobilność nie jest chorobą. Co nie? To jest supermoc. Młody, może im pokażesz. Dobra. Ludzie, patrzcie na to. Moje prawdziwe włosy. Niby to? Okej. Widzicie? To jest hipermobilność. Dzięki niej mam bardzo szybkie odruchy. Ale dlaczego tak dziwnie mówiłeś? I w dodatku kulałeś. No bo ten, poślizgnąłem się na winogronie i wykręciłem nogę. A wcześniej dzika pszczoła ugryzła go w język. To ma sens. A przy okazji, zrzucanie kamieni na głowę jest bardzo niebezpieczne. Żaden dzieciak nie powinien tego robić. Nawet jeśli zobaczycie, jak ktoś to robi w telewizji. Albo w internecie. Czajcie to? A ty, chłopcze, wyjedź stąd tym wózkiem. To coś jest niebezpieczne. Się robi, kapitanie? Czajcie mnie? Puśćcie mnie, puśćcie mnie! Kapitanie? Czy ty... No dobra. No weźcie, potrzebujemy fajnej, łatwej do zapamiętania nazwy, która znaczy super szybkie odruchy. Dobra, dobra. A może to nazwiemy SSO? A może się zamkniesz? Tak, może wyjdzie tak, śmiało. Nadzieja. A może tak. Błyskawiczne walczenie. Weź nie gadaj. Musimy znaleźć Drexa. Tak, ale wiesz, gdzie my jesteśmy? W przyszłości? Czy w przeszłości? A nie wiem. Poczekaj. To chyba lata 50. Nie, raczej 70. Myślisz? Ale hej, hej, chyba jednak 60. A niech to co się dzieje, Henryk, co się dzieje? Festyn. No ty, festyn i wam. Wielki festyn. Nie. Mamy tu festyn. Bal dziesięcioleci. O, jasne. Okej. I który mamy teraz rok? Wiecie może? Tak, znaczy jaki jest rok od teraz? 89? Dobry, 89. Kto by pomyślał? To, no właśnie. Cudowny. To bardzo naprawdę dobry dobrze rok, dobrze tu żyć. Teraz. No dobra, zmykajcie. Wiemy już co trzeba. Jest 89 i nie wiemy, gdzie jest... Tam, spójrz! Drex! Ma czelność jeść sobie loda! Tu! W przeszłości! Wariat. Dorwijmy go. Naprzód. Są tutaj! Są tutaj! Spójrzcie! Tu stoją, a tu! To są te wiedźmy! To prawda? Jesteście wiedźmami? Nie! On mówi, że jesteście. Hej, wiecie, zaraz wszystko wam wyjaśnimy, ale dopiero w tych krzaczastych krzakach. Dobra, pogadajmy za krzakami. Dobra, chodźmy, ale zupełnie ja nie ma się czym martwić. Ten facet jest, panowie, jakiś ja nawet nie wiem, co to wiedźma, tak sobie jakieś nieporozumienie. Panowie, zapraszam. Musimy sprawdzać, tak jest. Dobra, chodźmy. I po kłopocie. Ale fajnie. Dobra, chodź, szybko. Zajmiemy się tym... Gdzie Drex?
Ochrona. Potrzebne posiłki w okolicy krzaków. Lepiej się stąd zmywajmy. A co z Drexem? Dorwiemy go później, no chodź. Ale dokąd? Jest 89 i nie mamy pojęcia dokąd... Dokładnie wiem, dokąd pójść. Pójdziemy... O mój Boże. Co? Co? Hej! Co? Zobacz, jakie mieli wielkie komórki. Weź to, wyrzuć! Hej! 89, tak? Co słychać, ziomale? Widzimy się na kwadracie. Ty łaskę, nie martw się. Nieźle, no dobra. Nieźle. Okej. To musi być jego pokój, więc bądź sobą. Zawsze jestem. Czego wam trzeba? Ścios! Fajne włosy. Skąd znacie moje imię? No przecież... słuchaj, możemy wejść na sekundę? Tak, my musimy pilnie pogadać. No, ale ja was wcale nie znam. Okej, okay, bierzemy go. Dobra, do środka, chodź, Ej, zaraz! Nie wyrywaj! Spokojnie! Puszczajcie! My się znamy, ze szkoły! To prawda! Jesteśmy z przyszłości! Oszuści! Nie, w przyszłości, cios, przyjaźnimy się! Współpracujemy. Ale wiemy o tobie wszystko! No dobra, co lubię jeść? Robaki. Aha, dobra. Jak ma na imię moja siostra? Wiesiek! No, a jak wygląda? Jak koń. Dobra. Aha. A co ja mam na pośladku, co? Znamie. W kształcie? Florydy. A obok mam? Brodawkę. W kształcie? Japonii. Chłopaki, naprawdę jesteście no w przyszłości. Tak, tak, jesteśmy. Mówiliśmy już. Ty, pomocy! Proszę, pomóżcie! Dziecko, nie ruszaj się! Nie krzycz na nią! Ale nie wiem, co robić! Dobra, już jesteśmy. Okej, okay, tylko bez paniki. Hej, to kapitan Bay, niebezpieczny. Dobrze, że jesteście. Proszę, córka utknęła na drzewie. Pomocy, zdejmijcie mnie. Młody, może wspiąłbyś się na górę. Uwolnił ją i tu sprowadził. Dobra, już się robi. Czyżby? Zacznę jeszcze raz. No proszę. Jeszcze raz. Nie martwcie się. Niebezpieczny za chwilę ściągnie waszą małą z drzewa. Dziękujemy bardzo. Dzięki, kapitanie B. Ale jestem zły. Czerwone. Ta widzę. O mój Boże, dziewczyny! To niebezpieczny! Ale słodziak! Hej! Co tam? Cześć, przystojniaku! Ale czemu jedziesz tym głupim gratem? Pa! Czemu jeździmy głupim gratem z ciosa? Nie mogliśmy pojechać naszym... To auto na galonie przejedzie 50 mil. A wiesz, ile na galonie przejedzie nasz? Jedną? Jedną! Jedną milę na galon! Dobra, rozumiem. Chcesz płacić za paliwo? Nie, bardzo. Wyciągniemy kasę z twojego portfela! Chcę, wyciągaj kasę na paliwo! Jasne. Oj, przestań być na mnie zły! Dobra, przepraszam, okej. Chcę tylko, by oddali nam pieniądze, jasne? Wiesz co? Może przećwiczmy, co mu powiesz? Tak, no taka próba. No dobra, tak, to dobra próba. Sobą, ja będę widzę. Dobra, dobra, niezły pomysł. To tak, zróbmy tak, to. Tak, dobra. Dobra, wejdę tam i powiem, niech pan mnie posłucha. Tak, i wskażę na niego palcem i złapię go za gardło. Nie, tylko wskażę palcem. I powiem, potrzebujemy tej kasy, okej? Okay? O, trafna uwaga. Tak, by walczyć z przestępcami i pomagać całemu Jasne, miastu. Skoro tak mówisz. Tak, mówię tak. Dobra. Więc lepiej oddaj nam naszą kasę. Czekaj, bo jeśli jej nie oddasz... Nie wychodź z roli, tak dobrze mi szło. Czekaj, opuszczę tylko osłonę. Dobrze, może Dobra, być? Dobra, tak, śmiało. I wróćmy do próby. Co to? Nie wiem. Wygląda jak używana... Nitka do zębów? O mój Boże, to było w paszczy ściosa! Nie rzucaj na mnie! Nie na nogę! Nie, ja tego nie chcę! Ja nie lubię!
zrobiłeś? O Boże! Powiedz, dobra, powiedz, jestem. Powiedz, Murek, co się dzieje? Powiedz, dalej, co się dzieje? Dalej. Okej, okay. Henryk, wiesz o kreskówce, którą zaraz, to ciasto, jak się nazywa to ciasto? Ta, moja sąsiadka upiekła je dla mnie. To jest jakiś dziad, czy jakoś... To jest baba, nie dziad. Baba. Dobra, kogo to obchodzi? Mówcie, co was tak bardzo cieszy. Dobra. Zaraz obejrzymy pierwszy odcinek kreskówki o nas obu. W tej chwili. Czekaj, serio? Myślałem, że pokażę to za jakieś dwa dni. Skąd macie materiał? Kojarzysz firmę, która go produkowała? Tak. Przysłali nam film przez pomyłkę. Nie. Mówiłam, żeby go odesłał, ale cios go przekonał, żebyśmy go obejrzeli. Niegrzeczny ze mnie chłopczyk. Co, ogląda... Hej, hej, mój przystojny syn Henryk i śliczna córeczka Mirabel. Mirabel? Tak, zawsze chciałem mieć córkę Mirabel. Nigdy nie byłem fanem imienia Charlotte, co nie? Hej, mój paznokieć dziwnie wygląda. Nie wiem, pokaż. Okej, wszystkie przedstawki i kolacyjne jedzenie gotowe. Dziękuję, cios. O, już siódma, okej. Dom w porządku, ludzie też. O nie, Henryk, chodź tu. Poprawię ci włosy. O, nie. Nie. Co? Nie będziesz mi poprawiał fryzury poślinioną ręką. Nie chcę, żeby mój syn wyglądał przy kolacji jak dzikie zwierzę. Nie wiem jakie, ale nie dam się obślinić. No chodź tu na chwilę. Nie zrobisz tego. Na chwilkę. No daj. Nie. No daj. Nie zrobisz tego. Nie zgadzam się. To mój dom. Dzisiaj nie. To mój dom. No to dawaj. Mój dom. Dlaczego ci go pożyczam? To mój dom. Puść mnie. Weź mnie, puść. Sam mnie puść. Puszczaj! Dlaczego zachowujesz się jak maniak? Nie mam pojęcia! No wiesz, chodzi o to, że chcę, żeby Lacey wiedziała, że jestem kapitanem i że jestem niezniszczalny i jestem bardzo ważny. Nie możesz jej powiedzieć o kapitanie. No raczej. Ale jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. A co? Ulizać ci ładnie włosy. Nie! Teraz już jesteś. Hej, dlaczego dziś jest wyjątkowy wieczór? Bo dziś kupiłem odkurzacz. Znamy różne definicje słowa wyjątkowy. Czy to Tyson Ultra Suck? Tak, nie dotykaj go. Hej, Henryk, zobacz to. Widzisz te cukierki? Tak, widzę, ale posłuchaj. Zgadnij, kto je zrobił. Ścios! Fajnie, no to spoko, cukierka? Ale muszę ci coś powiedzieć. No chcesz cukierka? Nie, chcę ci coś powiedzieć. Weź sobie. Nie chcę ty cukierka. Też sobie weź. Nie chcesz? Nie chcę. A dobrze, no to wyjmę stąd jeden cukierek i rzucę nim w ten odkurzacz. Gościu! No co ty, a jakbym zjadł ten cukierek? Jechalibyśmy do dentysty. Nie, proszę, obiecuję, już będę grzeczny, nie rób mi krzywdy. Wcale nie zrobię ci krzywdy. Aha, okej. Okay. No, ale wyciągnij palec. Paca! Wyciągnij palec. Okej. Okay. To bolało! O, przepraszam, bolało? Jej, piękna. Tak, piękna kolekcja. O, tak. A ja wcale nie mówiłem o kolekcji. A. Ja. To o czym mówiłeś? No wiesz, o tobie. Dobra. No tak. Coś się nie klei. Zaczniemy od początku? Tak, proszę. Cześć, jestem niebezpieczny. Tak, ale to już wiem. Racja. Super. To przyszłaś podziwiać biżuterię czy stołki? Wolę klejnoty. Tak, myślałem. Tak. Tja. Chwila! Kapitanie, co ty wyprawiasz? Zatrzymuję złodzieja, zanim znowu uderzy! Stary, ona nie jest złodziejem. Tak, jestem. Przecież rany, nie można strzelać do korndoga w czyimś ręku. Można, jeśli ten ktoś kradnie klejnoty tak jak ona. Wcale nie. Ależ tak. Nie, ty, nie, chwila, że, ale co? Aha! No, więc ty... Heather Bogart, złodziejka klejnotów. Jak się masz?
Ale ty jesteś ładna. Zapomnij, młody. To zgniłe jajo. Słucham? Milcz. A teraz zabieram cię do więzienia. Chyba nie. Co to miało znaczyć? Wyszłam 6 tygodni temu i jestem wolnym człowiekiem. I patrz, mam tu bilet do muzeum, co oznacza, że mam prawo być tu jak wszyscy. Bilet jest ważny. Ale kapitańskich hornogów już nie dostaniesz, obiecuję ci. No i dobrze, kto by chciał te... Co ty? Co jest? Te... Nic się... Nic nie jest? Co się dzieje? O! O! Widziałeś to? Widziałem. Widziałeś, jaka jest zakłamana? Dobra. Nie wierzę, że kradniesz klejnoty. Mówiłaś, że jesteś gimnastyczką. Wiem,